Piękny Mikołaj Piękizbo odpowie na pytania, które były zamieszczone na tej kartce. Tak. Jaki zawód chciałbyś wykonać w przyszłości? Jeździe. Dlaczego? Bo lubię konie. Jakie masz mocne strony? Jeżdżę wąglę. Jakie masz słabe strony? Czego ci brakuje? Jak spadnę z konia, to sobie coś połamię. Jakie masz szanse na zrealizowanie swoich marzeń? Ogromne, jeżdżę na zawody. Jakie są zagrożenia, które mogą ci utrudnić realizowanie swoich marzeń? Mogę spać z konia. Ale to raczej chodzi o takie zagrożenia po otaczeniu. No tak. Nie, no spać, nikt cię spać, ja to też spać. Ale na przykład... Że ja sobie coś połamię, to wtedy nie będę mógł jeździć. Tak, tak, ale to zaraz, ale to chodzi o zagrożenie. Kimś zaatakować, z tajnym modzeniem, gdy tego konia można trzymać, prawda? To takie zagrożenia. No to nie ma. Chociaż w Poznaniu pewnie jest dużo stajni. Czy pan Poznań? Pan może zapolować, to jest zagrożenie. Musimy mieć pieniądze na utrzymanie tego konia, prawda? No na razie nam rodzice mogą pomóc, a potem my musimy sami tego konia. Jakie masz podjęcie działania, aby zrealizować swoje marzenia? Dużo treningu. I tak, chciałam dodać, że to wypowiada, że jakoś to zrobiłam. Czyli co? Dużo? Dużo? Takie dziwne imię. Czyli dużo treningu, tak? No bo to tak, żeby być kompetentnym jeźdźcem. To na pewno trzeba trochę czytać na temat tego, jak jeździć, prawda? Jak się opiekować koniem, czyli te kwalifikacje są bardzo ważne. Umiejętności, czyli to, co mówiliście, trening, prawda? Ale doświadczenie, czyli doświadczenie, na przykład branie udziału w zawodach. Im więcej będziemy brali udziału w zawodach, tym co będziemy lepiej jeździć, bo na przykład opanujemy tremę. A z cechami osobowościowymi? Odporność na stres, to jest na pewno to, co pani Agnieszka mówi. Wola walki sportowej, prawda? Empatia, no pozytywne nastawienie do zwierząt, prawda? No bo tak, tutaj trzeba lubić te zwierzęta. No duże brawa tutaj dla całego zespołu Kruby. Prokurator, no to już chyba trzeba się bać. To nasz prokurator. A kto chce być prokuratorem? Prokuratorem, prawda? No właśnie, ale dlaczego chciał ktoś być prokuratorem? No, nie wiem. Jakie jest uzasadnienie wyboru? Czy każdy się nadaje na bycie prokuratorem? Ja na pewno nie. Bo ja nie umiem osądzać ludzi. Prawda? Tak, na pewno tutaj trzeba się dużo uczyć, bo prokurator w zasadzie, tak jak w każdym zawodzie, ale w zawodzie prokuratora szczególnie, trzeba cały czas się uczyć, bo te przepisy się zmieniają, prawda? Prokurator musi być co? Bardzo obiektywny. To jest bardzo ważne, żeby był bardzo obiektywny, prawda? Oraz też prokurator na pewno musi mieć stalowe nerwy. Na pewno, tak. I musi umieć to, co pani Agnieszka mówi, analizować. Dobrze analizować, prawda? Proszę zobaczyć, że to jest bardzo odpowiedzialna praca,
bo możemy kogoś bardzo skrzywdzić. A więc ta ocena prokuratora musi być bardzo obiektywna i poparta faktami, prawda? To nie może być, że komuś się coś wydaje, że tak jest. To muszą być tak zwane twarde dowody. Mocnymi stronami prokuratora są na przykład wiele kompetencji, umiejętności znania wielu języków, umiejętności rozwiązywania sporów oraz umiejętności analizy sytuacji. Tak, to są te najważniejsze kompetencje. A jakie mogą być bariery? Proszę? Jakie ograniczenia mogą być? No, zagrożenia dla prokuratora jest No, można, oczywiście. Ja znam panią prokurator, panią nawet może nie prokurator, sędzie, panią Barbarę Piwnik, ta taka znana pani sędzina, która przez wiele lat miała swoją ochronę, bo rzeczywiście prowadziła takie sprawy. To prokurator może mieć to samo. Jeszcze fizyczne, No tak. Czyli prokurator musi tutaj być osobą bardzo taką etyczną. Jak to mówimy, musi mieć prosty kręgosłup. Moralny. Szybko można znaleźć pracę. Jeśli jest dobrym prawnikiem, to dużo się zarabia. Może ktoś taki być sławny i będzie wpływał do takich osób, które się dużo się rozumieją. Tak, to jest duży presji, prawda? To są zawody o dużym prestiżu. Ale no, to głównie trzeba się cały czas uczyć. Piąć się po tych szczeblach, prawda? Kariery zawodowej. Duże brawa dla zespołu. Następny zespół, proszę. Mocne strony. Oczywiście bardzo też dobra prezentacja, tutaj odpowiedni obrazek serca, bo rzeczywiście weterynarz powinien mieć serce do zwierząt, ale oprócz tego, że przyjmiemy sobie tą drogę zawodową, kształcenie, to my w międzyczasie musimy sobie, tutaj bardzo ważne jest, zobaczyć, czy my będziemy lubili pracować ze zwierzętami. I to nie trzeba czekać, słuchajcie, aż do ukończenia studiów, prawda? Tylko już w zasadzie można zobaczyć, czy będę się opiekował dobrze zwierzętem. No właśnie, o właśnie, tu jest bardzo dobry pomysł, prawda? Czyli taki weterynarz,
który zamierza być weterynarzem, to oczywiście powinien się kształcić, ale już powinien pomagać sąsiadce wyprowadzać psa, jak jest chora. Chociażby to, prawda? Właśnie pomagać w schronisku dla zwierząt, bo to jest rzeczywiście bardzo też ciężka i odpowiedzialna praca. Duże brawa dla zespołu. Jakie mamy szanse? Duże, 99,9%. Bo mamy mocny stan. Miemy pies, mamy dużo pomysłów, jesteśmy przedsiębiorczy, kochamy to, co robimy, mamy kwalifikacje, jesteśmy kreatywni. Dlaczego? Uwielbiamy słodkości, placki, mamy pasję, spełnienie marzeń, zagrożenia, brak pieniędzy, brak klientów, babcie krążące bułeczki, czekolada w palicy. Słabe strony, alergia, brak umiejętności materialnych, lenistwo, brak ubezpieczenia. Jakie muszę podjąć działania? Wynajem lokalu, to szkoleckie, dzisiaj poczuć się przepisów i zamawiać towar. Jeszcze chciałabym dodać, że żeby nie było wątpliwości, to są ciasteczka. Tak, my jesteśmy oczywiście kreatywni i tutaj widzimy bardzo ładny tort. I bardzo ładne takie ciasteczka z rodzynkami. To są rodzynki. A, z czekolady. No mogą być i czekoladowe. I jedne i drugie są bardzo dobre. Tutaj bardzo trafnie zdiagnozowaliście tę sytuację. Szczególnie te duża szansa. Bo rzeczywiście, słuchajcie, zapotrzebowanie na cukiernie jest duże. Bo ludziom nie chce się piec. Wolą kupić. Ale kupić coś dobrego. Dlatego też ta cukiernia musi się wyróżniać od innych cukierni. Dlatego też tutaj bardzo ważne jest, że koleżeństwo zwróciło uwagę, że cukiernik to jest osoba, dla której pieczenie jest pasją. To jest ważne. Bo jak pasją, to będzie coś wymyślać nowego. A po drugie, przy cukierniku bardzo ważne są zdolności. Bo nawet jak ja pewnie bym miał posiadł wiedzę cukierniczą, to nie mam zdolności do pieczenia. I pewnie te moje wypieki nie byłyby zbyt dobre. Dlatego też te zdolności tutaj są bardzo ważne i bardzo istotne. Duże brawa dla grupy. Zaprosimy bardzo, następną. Chodzi będzie cukiernikiem, życie na słodko, 24 godziny na dobę, prawda? Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości? Chciałabym być architektem. Dlaczego? Jest to zawód dochodowy, przyszłościowy, nie rozwijający, bo ludzie chyba zawsze chodzi budować nowe domy. Jakie masz mocne strony? Więc jestem dobra z matematyki, mam wyobraźnię, że potrzebują zdolności plastyczne. Oczywiście znam się na fachu i dużo ćwiczę. No, interesuję się tym. Jakie masz słabe strony? Czego ci brakuje? No, jestem trochę roztrzepana, rozdrobniona, czasem chaotyczna. Jakie masz szanse na zrealizowanie swoich? Mogę dostać stypendium, ciągle się rozwijam, mam wsparcie najbliższych i szkolenia architektów. Jakie są zagrożenia, które mogą ci utrudnić zrealizowanie twoich zamierzeń? Na pewno ludzie, którzy mi się życzą, a ludzie też mogą nie chcieć tego domu. Moje pomysły na to, jakie mogą nie chcieć, mogą być nieodpowiednie. Jakie musisz podjąć działania, aby zrealizować swoje zamierzenia? Muszę się ciągle doszkalać, uczyć się i słuchać doświadczonych ludzi. Dziękujemy bardzo, bardzo mi się ta prezentacja podobała, ponieważ duże brawa, jeszcze nie odchodźcie. Bardzo taka dynamika. Nie, stójcie tu. Tak. Jeszcze moment, ja skomentuję.
bardzo rzeczowa prezentacja. Szczególnie tutaj podobało mi się to uzasadnienie, że trzeba być dobrym z matematyki, wyobraźnia przestrzenna, zdolności plastyczne, trzeba znać się na fachu, długo ćwiczyć. Dlatego też bardzo ważne jest to, co napisaliście, słuchać doświadczonych ludzi, doświadczonych architektów, prawda? Bo od nich można bardzo ważnie, bardzo dużo się nauczyć. Ale dwie rzeczy. Od razu, już jak jesteście w szkole podstawowej, to ćwiczyć rysunek, bo będzie za późno. Zapisać się do jakiejś pracowni plastycznej, prawda? No bo jednak na architekturze ten rysunek, najpierw plastyczny, potem rysunek techniczny jest bardzo ważny. Informatyka. Bez programów architektonicznych teraz nic się nie zaprojektuje, prawda? Projektują architekci, projektują w komputerach. No i musimy sobie zdawać sprawę, że jest to bardzo też odpowiedzialny zawód. Nie wiem, czy wiecie, jak na przykład oddaje się most do użytku i sprawdza się wytrzymałość tego mostu i jadą na przykład ciężarówki, to gdzie stoi zawsze architekt, który zaprojektował ten most? Pod mostem. On stoi pod mostem, że w razie czego, jak się zawali ten most, to architekt z nim też zginie z tym mostem, prawda? Czy były historie walki, że architekt zginął pod mostem? No, ja nie znam, ale być może, że tak było, prawda? Być może, że się zawalił ten most. Ale tutaj pokazuje, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód, no, tak jak każdy zawód. Jak jesteśmy w domu, to nie wiem, czy zdajecie sprawę, ile ton mamy nad sobą, prawda? No właśnie. I ile może na nas spać, prawda? I co się zacznie dziać, jeżeli sufit się zacznie walić. Duże brawa tutaj dla zespołu architektów. I mamy grupę. O, fotograf. Grobków. Kogo na grobków? Na grobków. Na grobków, no. Wszyscy umrzemy wcześniej czy później, niestety. Jestem bardzo optymistyczny, że tu nasz kolega realizować najwyższe ścieżkę kariery. Stwierdzam, że poświęci się właśnie takiej karierze, a nie innej, ponieważ rynek pracy jest szeroki i otwarty. Jego zaletami będzie to, że wszyscy kiedyś umrzemy. Wybieramy zawód, to oprócz tego, żeby sprawdzić, czy mamy odpowiednie kompetencje, czy się do tego nadajemy, to musimy sprawdzić, czy będziemy mieli pracę, prawda? Czy na przykład ta firma, którą założymy, będzie miała zlecenie, albo czy znajdziemy pracę w tym zawodzie. To słuchajcie, zawsze trzeba wziąć pod uwagę. A muszę wam powiedzieć, że rynek pracy jest bardzo zmienny, bardzo się zmienia. A więc wy przed podjęciem takiej decyzji, to pewnie już będzie w liceum, w pierwszej klasie albo w drugiej klasie liceum, to musicie oprócz tego, że zobaczyć, jakie macie predyspozycje zawodowe, to i nawet może wam pomóc osoba w każdym liceum, jest doradca zawodowy, który
może z wami omówić te predyspozycje zawodowe, to jeszcze musicie zobaczyć, jak wygląda rynek pracy. Czy wy znajdziecie pracę w tym zawodzie, albo czy wasza firma, którą chcecie otworzyć, będzie miała szansę na utrzymanie się na rynku albo na rozwój. Bo to jest bardzo ważne, żeby połączyć swoje marzenia z tymi możliwościami, które możemy zrealizować. Bo niektórzy wybierają rzeczywiście bardzo ciekawe, interesujące studia, ja tu już nie będę wymieniał specjalnie jakie, a potem okazuje się, że co? Że na rynku pracy nie ma dla tych osób pracy, prawda? Nawet praktycy zarzucają szkołom wyższym, ja nie mówię tutaj oczywiście o Uniwersytecie Poznańskim Ekonomicznym, bo tak nie jest, ale dużej liczbie szkół wyższych, że kształcicie bezrobotnych. Bo rzeczywiście po takiej szkole wyższej nie ma pracy. I wy wybierając szkołę wyższą, powinniście zastanowić się i kierunek studiów, czy po tym kierunku studiów będzie praca. Czy będziecie mogli się zrealizować. Czy właśnie będzie popyt na tą fotografię nagrobków. Duże brawa tutaj dla grupy. Czy już mamy wszystkie zespoły? Czy ktoś jeszcze nie zaprezentował? Wszyscy zaprezentowali. Super, koledzy wnieśli trochę życia. Tak. Tu padła taka mroczność, ale bardzo dobrze. Słuchajcie, to podsumowując, tak. Zwracacie uwagę na swoje mocne strony. Realizujecie swoje marzenia, co jest bardzo ważne. Wyznaczacie sobie cele, ale te cele muszą być celami realistycznymi, możliwymi do osiągnięcia. Wykazujecie się sukcesami, to jest też bardzo ważne. No i staracie się budować swoją karierę zawodową małymi kroczkami. A więc teraz pierwsza decyzja, która przed wami będzie stała, będziecie musieli z rodzicami podjąć tą decyzję, do jakiego gimnazjum iść. Prawda? Są gimnazja o różnych profilach i już można tutaj wybrać gimnazjum, które będzie wam bardzo odpowiadało, bardziej. Druga decyzja za 3 lata, do jakiego liceum pójść, prawda? I tu jest już bardziej taka istotna decyzja, bo no, licea są dobre, złe, profilowane, prawda? A więc tutaj musimy wybrać odpowiednie liceum. No i potem ta trzecia, jeszcze ważniejsza decyzja, na jakie studia iść pierwszego stopnia. A potem jeszcze ważniejsza, na jakie studia iść drugiego stopnia, a potem do jakiej pracy iść, a następnie kiedy tą pracę zmienić, prawda? Czyli cały czas, słuchajcie, podejmujemy decyzje związane z karierą zawodową. W zasadzie od małego, od takiego wieku, w jakim wy jesteście. Pamiętajcie, czas szybko płynie. Im jesteśmy starsi, tym czas szybciej płynie. I starajmy się, słuchajcie, nie zmarnować tego czasu. Żeby nie obudzić się, jak będziemy mieli lat 50 i powiedzieć, całe życie zmarnowaliśmy. Nic nie dokonaliśmy. Bo wtedy jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni, załamani. Do 50 musimy się rozwijać, musimy wykazywać się sukcesami, musimy mówić tak, żadnego dnia z naszego życia nie zmarnowałam. Nie zmarnowałam. Każdy dzień coś nowego mi przyniósł. W każdym dniu zdobyłam nowe doświadczenie, nowe umiejętności, nowe kwalifikacje. Każdy dzień przyniósł mi jakieś sukcesy.
pamiętajcie, słuchajcie o tych dzienniku sukcesów. Codziennie wieczorem siadacie w fotelu i wpisujecie 3 wasze sukcesy, które odnieśliście tego dnia. To w takim razie dziękuję wam serdecznie za miłe spotkanie i życzę samych sukcesów, powodzenia w realizacji kariery zawodowej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo.